Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób użyć kamerki z telefonu jako kamerki internetowej na komputerze. Pierwsze co to wchodzimy do sklepu Play w telefonie z Androidem i wyszukujemy aplikację o nazwie Droid Cam. Pobieramy i instalujemy tą aplikację. Gdy już mamy tą aplikację zainstalowaną, uruchamiamy ją. I teraz takie coś dostajemy jak Wi-Fi IP i Droid Cam Port. Aplikację na telefonie możemy sobie jeszcze zmienić do góry tą strzałką, która kamera ma nagrywać. Przednia czy tylna? Ja wybrałem sobie tylną, bo, ponieważ jest lepsza rozdzielczość. Ok, teraz na komputerze w przeglądarce wpisujemy Droid Cam i przechodzimy w pierwszy link. Wybieramy pobierz klienta Windows i klient Droid Cam. Zapisujemy plik. OK. Wchodzimy do folderu pobrane i uruchamiamy aplikację. Instalujemy ją. OK. Na komputerze uruchamiamy aplikację Droid Cam. Wpisujemy device IP i Droid Cam z danych z aplikacji na telefonie i wybieramy start. I mamy w ten sposób obraz z telefonu, z kamerki na komputerze. Dodam tylko, że telefon i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci. Oraz w aplikacji Zoom, czy Messenger, czy Skype zmieniamy kamerkę na Droid Cam.